Baton.pl, producent i dystrybutor żywności ekologicznej. America Cars, import out z USA. Syntagen Laboratories, najlepsze BPC 157, które chroni mnie przed kontuzjami. Grupa Antrans, coś więcej niż transport. Invette Holding Group, agencja marketingu internetowego, która wspiera mnie w biznesie. Jeśli chcesz nauczyć się sztuk walki, poprawić swoją pewność siebie, wiedzieć jak reagować w niespodziewanych sytuacjach, dołącz do Salary Team. Nie czekaj, tylko w dostęp, zaufaj ekspertom i ucz się od mistrza. Tomek, kiedy ty zaskoczysz nas wszystkich, bo o twoim debiucie w MMA już się mówi, no i na razie się tylko mówi, co jest grane. Kiedy mniej więcej Tomek się pojawi? Nie między linami, a w klatce? Słuchaj, no ja myślę, że początek... Nawet nie wiesz, jakbym ci chciał dużo powiedzieć, ale nie mogę. Jest to Tomek Sarara, który zakontraktował się z organizacją nie K1, a MMA. Witamy w KSW. Dzień dobry, moja przyjemność, albo dobry wieczór już właściwie. Zdradziłeś rywala, możemy już powiedzieć? Nie, no co ty, jak mnie sprzedasz, to ja z tobą więcej nie gadam, nie ma opcji, nie. Jak tam Tomek? Dzisiaj już spoko. Tak? Wczorajszy dzień przejdzie do historii, ale to taki bardzo smutny, negatywny, nie. Kosztował mnie strasznie dużo nerwów, strasznie. Wczorajszy dzień po prostu był dla mnie drogą przez mękę, wiesz, droga przez mękę. Było tak, że ja stanąłem rano na wadze w domu na 3 w majtkach, ważyłem 104 kilo. O godzinie 10:30 dostałem informację, Tomek, są problemy z przeciwnikiem. Zmarł mu ojciec, chyba odpalił, leci gdzieś łukiem, już chyba nie wyląduje, chyba go nie będziemy mieć. I jest problem z rywalem. No, i powiem ci, że zaczęła się po prostu droga przez mękę, no bo to jest dla mnie, wiesz, pierwsza walka taka pełnowymiarowa, nie? I dlatego dobranie rywala, dobranie odpowiedniej taktyki pod konkretnego zawodnika było szalenie ważne. Powiedzmy sobie, że ja też w mojej drodze gdzieś tam, i może o tym sobie pogadamy bardziej po walce, ale też były perypetie, też były problemy zdrowotne, różne kryzysy, przeżywanie, wiesz jak to jest, no chciało się przed 40 fikołków, nie? To są zupełnie inne specyfiki walki i... No i z tym związane były też problemy, no bo ja też nie potrafię trenować na pół gwizdka. Takie chyba najpopularniejsze zdanie, które zawsze powtarzają moi trenerzy, że największym zagrożeniem dla Tomka Sarara jest kto? On sam. Tomek Sarara, dokładnie, nie? I wiesz, ja... No i co? No i gdzieś tam mieliśmy swoje problemy, nie? Ale mówię, dobra, gdzieś tam sobie głośniej pogadamy o tym, jak już będzie już totalnie po robocie. Ale powiem, że jeszcze też na parę tygodni w tył ja mogłem równie dobrze też powiedzieć, że się nie da, nie? I miałem na to bardzo czyste papiery. Ale nie chciałem tego robić, było mi wszystkiego szkoda, mojej ciężkiej pracy. Tak, przede wszystkim tej ciężkiej pracy, pół roku właściwie wyrwanego z życiorysu. I mówię, nie odpuszczę tego. Wiem, że mam pewne tutaj dysfunkcje, ale bo nawet nie nazywam tego kontuzją, jakaś dysfunkcja. Ale mówię, znam tego typa, ja sobie z nim poradzę, wiem czegoś spodziewać, nie zaskoczy mnie, pozmodyfikujemy ten styl walki do tego, żeby po prostu, mimo z problemami, ale kurwa wygram na 100%, nie odpuścimy tego. I ja na 48 godzin przed Tomek, nie będzie go. I wiesz, normalnie kurwa bomba atomowa walnęła z góry i wszystko się pospało. Jechałem do Warszawy, widzisz, widzieliśmy się, wszyscy widzieli taką totalną niepewność mnie na twarzy, bo byłem w takim totalnym rozbiciu. Nie wiedziałem w ogóle, co, po co ja tu jadę, nie? Siedliśmy z Marcinem i z Wojem do tego, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie na stadni prostej. Niech rozwiązanie jest, za paręnaście godzin się dowiemy, na ile ono jest dobre, nie? Znaczy powiem ci tak, to jest moja decyzja, ja za nią biorę pełną odpowiedzialność. Ryzykowna, na pewno ryzykowna, ale ziomek, no jak ktoś nie chce ryzykować, to niech się nie bije. Dzień dobry. Miał ktoś, panowie, po was wyjść, ale witam. Niech się tu nie kwaci. Tomek Sarara, dzień dobry, witamy, zapraszamy. Witam. No, dzisiaj macie na stałe jedną kamerę wlepioną na... Ej, tak. Przed niego. Jak jest? Dobrze. W szóstej walce mamy niespodziewane zastępstwo. Mocno bijący Chorwat wskakuje na ostatnią chwilę i planuje dopisać kolejny knockout do swojego rekordu. Po drugiej stronie znakomity polski kickbokser debiutujący w MMA. Szósta walka, kategoria 120 kg. Kolejna walka zaplanowana na 3 rundy po 5 minut. Ladies and gentlemen, let us welcome from Croatia,
czyli Bradaric from Poland, Tomasz Sarara. KSW Fight Fans, Krzysztof Szczyński here, and I'm sitting here with that kickboxing Polish legend, Tomasz Sarara. Okay. Tomasz, welcome to KSW officially. Yeah, thank you very much. It's my pleasure. First of all, I want to apologize for my rubbish English. Long time I didn't use this language. Before, when I lived in the other countries, it was much, much better, but hopefully we can understand each other. I think you're doing a great job. Okolicznościach, myślisz, że w przyszłości jeszcze walka z Tokiem dojdzie do skutku? Za ten numer, który wywinął, trochę mi to wydaje się, że nie. Nagrałem mu się na Instagramie, temu tak jak to się mówi, mu tam delikatnie naciupałem, bo nie zajmuje się to w porządku. Ja wiem, że miał swoje problemy prywatne, zmarł ojciec, dotarło do mnie pewne historie, ale zachował się w tym wszystkim niepersonalnie. Skoro mówimy o tym, że historia miała zatoczyć koło, bo chciałem tego rewanżu, bardzo mi na tym zależało, to gdzieś tam naprawdę ta historia zatacza koło w takim pełnym wymiarze. Jak ja walczyłem z Tokiem, moja mama też leżała w szpitalu i też walczyła o życie, a wyszedłem do walki i właściwie też bez formy, ja wyszedłem ze szpitala, bez przygotowania, poszedłem się pizgać i zrobiłem dobrą walkę. Chciałem tego rewanżu, bo mi się należał. No dużo się rozsypało właściwie przez to nie sportowe, nie fachowe, nie personalne zachowanie. Powiedz mi, robimy jakiś trening rozru dzisiaj? Chciałem sobie zrobić coś. No chcę sobie zrobić coś. Tak delikatny rozru, nie trening rozru. Na którą godzinę się możemy mówić? Cel byś był jak coś? No to umówi się za pół godziny, więc tylko nie wiem, musimy jakoś nadać jakąś salę, że znajdziemy chyba coś, nie? Poproszę, żeby... No dobra, to słuchaj, ja sobie gdzieś tam będę... Wchodź do hotelu i dawaj znać, jak będziesz, to gdzieś tam się będę kręcił. Kurwa, co chciałem zrobić teraz trening, byś mi robił pół godzinki, bo później poszedł coś zjeść, wiesz, a taki trochę głodny jestem, a nie chcę najpierw zeżreć, później z pełnym żołądkiem robić, więc im szybciej, tym lepiej, bo się to przeżyło. Dobra, dzwonię potomka Mamulskiego, bo też chciał przyjść. Najlepszą dostałeś kurwa owację. Tak? Najgłośniej wszyscy kurwa, cała fiderna. Tak? Ode mną kurwa. No kurwa, no. Co ty gadasz? Będzie hajdika. Przynajmniej poniesie to będzie. Bardzo wolno, bez... Nie rób. Nic nie czuję w ogóle? Nie rób, bo zaraz, to nie chcemy, żeby... zaraz poczujesz. Nie rób. To być za późno, nie? Nie, już lepiej, jak ma ci uszkodzić, to lepiej na walce niż sternić przed walką. No, da, na walce już chuj, nie? Początek dać mu taki swobody też w stójce, nie? Żeby nie dostawał cały czas w tej stójce, bo wtedy będziesz... Cały czas przegląd, cały czas musi być inicjatywa twoja, żeby mu się nie pozwolić się rozwinąć. Każdy atak musi być ukarany jakąś kontrą, żeby cały czas go trzymać na odpowiednim poziomie. Wyprzedzenia, to co mówi Sebastian, muszą być. Twoja inicjatywa i będzie ok. Ale pomimo trzymać dystans cały czas, tak. Jest Ramazan, gdzieś jego masz, jest Ramazan. Tak, dla ciebie kluczem jest Ramazan. Tak, jest przewidywalny, jest, wiesz, i rozczytamy go jeszcze w trakcie walki, bo to na razie chodzi o ogólne... Twojej walki będzie praca na nogach, nie? Tak. Ogólne założenie, dystans, przegląd, ośmieszanie. Nogi, praca na nogach. Lewa, prawa, półstę, zejście, przegląd. Nie będziesz to zbyt za mną leciał kurwa jak dzik, kurwa w żołędzie, nie? Nie będzie biegł. Bo będzie dostawał latary, nie? Lewy prosty, prawy podbródek. On nie poleci. Poza tym on nie bije seriami. On bije tam, wiesz, maksymalnie dwa ciosy, trzy to już jest kurwa szczyt jego ten. Możliwości. Tak. Także tutaj będzie dość, myślę, przewidywalny i będzie można spokojnie go utrzymać w tym dystansie. A jak go utrzymamy w dystansie, po pierwszej rundzie też będziemy wiedzieć wszystko. Tak, też będziesz już widział wszystko, będziesz już widział jego każdy ruch. Dobra, uderzymy coś. Tam. PEKE! Loki jeszcze raz lewi się. PEKE! Yeah, okay, stay.
przede wszystkim tą moją nogę, tą mięsień w głowie, to jest taki, wiesz, priorytet. A to możemy na dwie giry założyć, no, żeby nie było wiadomo, które jest problem. Znaczy rozjebane jest wszystko, ale kurwa, zatypujmy tylko nogi, nie? Dobra, powiedz mi jednak taką rzecz, bo jeszcze planuję drzemkę machnąć. Na którą godzinę mamy się umówić? Siemanko, jest dzień 17 lipca i wydawać się mogłoby, bo w pewien sposób tak jest, że jest to dzień, na który bardzo, bardzo czekałem, a chyba w moim gronie znajomych dość często ostatnimi czasy powtarzam, że dzień, na który najbardziej czekam tak naprawdę, to 18 lipiec i on jest już naprawdę niedługo, nie? Też powtarzałem już kilka razy, że na ostatniej prostej coś się wydarzyło, ale przed walką nie chciałem o tym głośno mówić, pogadamy sobie o tym pewnie zaraz po. Ale teraz ta ostatnia prosta jest dość mocno rozciągnięta, to już jest naprawdę ostatnia z ostatnich, nie? I co? Dobrze byłoby naładować bateryjkę. W nocy całkiem nieźle spałem, ale drzemka popołudniowa to jest coś, co na pewno nie zaszkodzi, a wręcz przeciwnie, także wyganiam właśnie w tej chwili kameramena, chłopaków tutaj z narożnika, żeby się gdzieś tam troszeczkę kiwnęli, a ja potrzebuję przede wszystkim spokoju, ciszy, bo co? Bo mają lecieć grzmoty wieczorem i na to się również nastawiam. Nie chcę już też wreszcie teraz myśleć o niczym innym, ani o kamerze, skupić się na robocie, bo chyba wszystkim nam na tym najbardziej zależy, żeby po prostu skończyło się to happy endem, nie? Zajebista jest ta presja, ale nie się już kurwa kończy, dobra? No dobra, widzimy się niedługo, się mam. Dobra, tak. Kluczyki do auta i bilecik. Łukasz, mamy nawigację? Tak, już przydaje. Dobra, tak, to było tutaj, było niższe. Pozdrawiam. Nie, no na spokojnie, tak? Dwójki, tak? Klejmy. No zaraz sobie pogadamy. Dobra, to już taka historia. Okay. To już taka historia. A masz badania, rentgen? Tak, kurwa, no rezonansy, wszystko, nie tak. W regulaminie podobno jest tak, że w tejpach na nogach nie wolno wychodzić do klatki, nie wolno walczyć. W ogóle w żadnych tejpach, tylko to co klatka jest. Problem to sędziego. Bo wiesz, lepiej, no, że ci teraz powiemy to, niż byś miał to zauważyli, że przy klatce. Chyba, że będziesz to trzymał, wiesz, do walki i przed walką ci to ściągną w szatnie. No wiesz, lepiej, że teraz ci powiemy, niż byś miał, wiesz, przy klatce mieć. Tak, regulaminie? Tak, no pytaliśmy się specjalnie sędzią, nie? Byliśmy góry. Znaczy, wiesz, to na KS, wiemy, że na KSW tak jest, nie? Że nie może. Nigdy nikt nie przynosi. Na tych tylu galach, co pracujemy. Chociaż jestem od 12 lat. No i nigdy nie było takiej sytuacji. Tomek, pytanie od katmenów. Czy będziesz chciał mieć tylko ręce otejpowane, czy stopy też przez nich? Tylko dłonie. Tylko dłonie, dobra. I też możesz na chwileczkę się zatrzymać, żeby się ukłonić, jakby z ludźmi przywitać, wiesz, bo krótka trasa, tak, nie? I masz katmen. Zatrzymuj się na dywaniku, katmen cię robi. Chłopaki twoi dołączają tutaj z dołu, okay. I masz tak, ty nie? Chodzisz, będziesz chciał się przywitać, tylko przechodzisz tędy, witasz się, jak nie, to możesz iść teraz do czerwonego, nie? Okej. Okay. Tym samym drzwiami, jak wchodzicie później do wychodzicie, nie? Tam będziesz miał swoich chłopaków, bo tam te zmiany przynarożnia, nie? Dobra, kiedy jest? Pierwsza walka w MMA? Któreś setna w życiu on, ale MMA. Ile miałeś? Tak. Aż co, zawodowych z 50? Amatorskich ze 150. Ale długo się chyba zastanawiałeś, nie? Że przyjść do MMA, nie? No długo, wiesz, to skoro się, wiesz, na stare lata wziąłem tak naprawdę, nie? No to znaczy, że... Ale wiesz, to nieraz tak słyszałem, że tak jest dobrze, nie? Wraca ta młodość, nie? Jak długo przerwa była? Od walk? 2,5 roku. Ostatnio na DSF-ie, czy? Tak, w lutym 2019. Tutaj, jeżeli nie reagujesz na komendy sędziego, to jesteś osobą, która nie ma ochoty już walczyć. I nie masz ochoty walczyć, nie masz ochoty uczestniczyć, albo po prostu już jesteś odcięty, twoje ciało jeszcze jest, ale twojej głowy już nie ma. Rozumiem. Czyli jeżeli jest komenda, musisz na nią reagować. Dla ciebie jako dla zawodnika, jeżeli słyszysz taką komendę fightback w przeciwnym kierunku, czyli dla twojego przeciwnika, dla ciebie jest to sygnał, że warto tą walkę wtedy podkręcić, bo jest blisko skończenia i masz wtedy szansę walkę wygrać przed czasem.
Dokładnie to samo mówię twoim przeciwnikowi, nie, że tobie teraz podpowiadam, tylko żebyście dobrze rozumieli reguły. Mamy małe rękawice, czyli znowu masz zamianę z dużych na małe. Czyli co się może stać? Możemy złapać siatki, tak? Możemy wsadzić palec w oko. Nie chcemy tego robić, bo to jest faul. Czyli jeżeli zdarzy się, że twój przeciwnik będzie wchodził w nogi. Nie, bo jeżeli ja jako sędzia wiem, z jakiej dyscypliny pochodzisz, wiem, jaki może być jego plan, przewiduję, a poza tym staram się wszystkich zawodników znać. Więc złapiesz takie siatki przy obronie zapaśniczej i to ci pomoże bardzo. Na przykład on nie zdoła cię obalić, zmieni się perspektywa walki, no to niestety od razu dostajesz minus punkt i nie ma żadnego gadania. Jeżeli w klinczu gdzieś ta siatka będzie podłapywana, czyli położysz rękę i gdzieś tam palcami chwycisz, ale to nie będzie miało żadnego wpływu na przebieg walki, no to sędzia da ci komendę, nie łap z siatki albo ci strąci rękę, ale oczywiście jeżeli będziesz to robił nagminnie i wielokrotnie, no to cierpliwość sędziego się skończy i nie jest to powiedziane, że to się skończy po drugim, po trzecim razie. Ja przyjdę i ci powiem, słuchaj Tomek, jeżeli raz, ja, czy twoim przeciwnikowi ostatni raz to robisz, przy następnym takim drobnym złapaniu tracisz punkt i nie mamy o czym gadać, no i niestety my się tego trzymamy. Nie ma tej komendy, a czujesz nawet, że klepną, to ty dusisz dalej, jeżeli sędzia nie przerwał. Sędzia jest osobą, która przerywa walkę, sam nie podejmuje decyzji o przerwaniu walki, okej? Okay? Przez to tak dużo muszę ci powiedzieć, no bo niestety pierwszy raz, tak. Wolałbym, żebyś wiedział jak najwięcej, ale zobaczymy, że zapamiętasz, jak to wyjdzie. Wiesz, żeby tam kadrze wyobraźnia pracuje, bo koszulka cała mokra. Także wszystkie sytuacje... Co tam jest? Trzecia, czwarta warta będzie mi się zaczynać rozgrzewać. Mm-hmm. Będę orientował, która jest. I bez szampanie. I tylko szampanie. I tylko oddechaj. Nie, nie podziałem. Ja mam turkaj na ryby. Ja już mi sądowałem resztę, że kukarze. Na palce. Daj, kląć stary. Mocny nakłada stary. Pięć, cztery, oddechaj, oddechaj. Nie, jakaś w uszu, to są wyczerpni. O, przepraszam. Sorry, thank you. Nie mógł odpowiedź? Nie. Dobrze. Okej, dobra, zapraszam. Teraz wchodzę w ciebie. O, jest studio przed nami. Nie no, Napierdalać, stałej kurwa, wchodzisz w niego ostro i ma 30 sekund. Żeby on, wiesz, kurwa, nie zorientował się. Na 380. Wszystkiego dobrego, trzymaj się. Tylko teraz jest wisienka na torcie. Wyjdź, zrobi swoje. Najważniejsza pierwsza runda, spokojnie sobie, spokojnie, nie muszę od razu znakotować. Mm-hmm. Przygotowywać sobie, nie? Każdy twój cios, czy każdy twój ruch, tak naprawdę zrobić go 2-3 razy i czwarty już jest przyzwyczajony gość, nie? Zrobisz ruch, a wykonasz inny, jest knockout, nie? Bo żeby nie próbować razu bezpośrednio go trafić, a trochę tak, to sobie uderzyć się twardy pod bródka i tak. Każdy... Jak zaryzykuje, może być taka opcja, że polecisz, że zaryzykuje, to jedziemy na instynktach, to już po prostu musisz go najebać zwyczajnie. Albo na wsteczną, albo bronić się przed baleniem, nie? Tak, ale tak. No. Albo przepuścić chałupę. Ja myślę, że jego ryzyko będzie polegało na ewentualne ryzyko na chaotycznym ataku. Tak. Jeśli znaczy na uderzeniu. Mhm. A jak wam się przyjdzie wypierdolić, no to trudno, to będziesz robił to co wiesz, no tak, nie będziemy płakać z tego powodu. Tak. To jest presja, ja się bardzo denerwuję, ja czuję bardzo dużą adrenalinę, ale dzięki temu też wiem, że wszystko jest na miejscu, zawsze tak było i to jest to doświadczenie, że mówię, dobra, Tomek, no, jest nerwuka, bo miała być, chyba byłoby coś bardziej niezrozumiałego, gdybyś ty dzisiaj, nie wiem, chodził uśmiechnięty i w ogóle nie czuł tego, że jutro jest naprawdę zajebiście ważny dzień w moim życiu, nie, mam nadzieję, że to będzie taki wręcz punkt kulminacyjny i to będzie punkt kulminacyjny na zasadzie trampoliny w górę, a nie gdzieś tam upadek, bo bym sobie tego naprawdę jutro też nie wybaczył, gdybym tego nie ogarnął, nie? To będzie kurwa mnie tak bolało wtedy, że no, że życie nabije to do ciężkiego guza.
widzenia!